1931 roku Japończycy zdecydowali się zaatakować Chiny i oderwać od nich bogatą w surowce mineralne Mandżurię. Na terenach Mandżurii utworzyli zupełnie marionetkowe państwo Mandżukuo. Sama Mandżuria miała stać się kolonią zasiedlaną przez Japończyków. Zamierzali oni przesiedlić tam co najmniej kilkanaście milionów mieszkańców. Lecz aneksja Mandżurii stała w sprzeczności z interesami Związku Radzieckiego, który jako spadkobierca carskiej Rosji posiadał tam swoje wpływy. Od tamtego momentu relacje japońsko-sowieckie znacznie się pogorszyły. Kiedy to Japończycy rozpoczęli w 1937 roku wojnę z Chinami, zdobyli Szanghaj oraz Nanking i posuwali się dalej w głąb kontynentu. Wojna, którą Japończycy prowadzili, była bardzo okrutna. Budziła ona grozę nawet w Azji Wschodniej, gdzie takie konflikty zazwyczaj były brutalne. Japonia stanowiła coraz to większe zagrożenie nie tylko dla interesów, ale i terytoriów Związku Radzieckiego. Sowieci bardzo poważnie traktowali płynące z tej strony zagrożenie i zaczęli systematycznie zwiększać swoje siły zbrojne w Azji Wschodniej. Liczba stacjonujących tam dywizji wzrosła z 8 do 20, a liczba samolotów z 200 do 1200. Ataki na Chiny wykonane przez Japonię spowodowało dalsze wzmocnienie Armii Czerwonej w tym rejonie, który stan wynosił ostatecznie 24 dywizje, ponad 2,5 tysiąca czołgów i samochodów oraz do 2000 samolotów. W sumie ponad 400 tysięcy żołnierzy. Związek Radziecki nie życzył sobie istnienia w tym rejonie świata niezmiernie silnego i bezwzględnego przeciwnika, jakim była Japonia. Konflikt między tymi państwami zaczął powoli narastać, choć początkowo nie wykraczał on nawet poza graniczne incydenty. Wynikały one przeważnie z tego, że granica w wielu miejscach nie była dokładnie wytyczona ani oznaczona, a mapy, które posiadały oba państwa, zostały sporządzone w przeszłości i bardzo się od siebie różniły. Związek Radziecki w 1938 roku tak naprawdę nie był gotowy na żadną ofensywną wojnę z rozwiniętym państwem, jakim była Japonia. W Związku Radzieckim trwały czystki, a pojedyncze zwycięstwa ukrywały rzeczywisty stan armii, która w tym czasie przeżywała głęboki kryzys. Mimo tego 9 lipca wojska sowieckie zajęły wzgórze zwane Zaozernaja. Propozycję zajęcia go narzucił nowo mianowany dowódca, pułkownik Grabiennik. Owe wzgórze było położone na zachód od jeziora Hasan. Na zachód od jeziora rozciągało się terytorium radzieckie, a na wschód od rzeki Koreańskie, kontrolowane oczywiście przez Japonię. Zajęcie wzgórza Zaozernaja przez Sowietów naruszyło terytorium Mandżukuo. Mapa, którą oni posiadali, była sporządzona w roku 1886 i tak naprawdę przyznawała im zaledwie wschodnie wybrzeże wzgórza. Japonia dysponowała stacjonującą w Mandżurii armią kwantuńską, w skład której wchodziło 200 tysięcy żołnierzy, 150 czołgów i 250 samolotów. Ponadto Japończycy dysponowali pewnymi siłami w sąsiedniej Korei. Niemniej, Sowieci posiadali dwukrotną przewagę liczebną w ludziach, ośmiokrotną w lotnictwie i kilkunastokrotną w czołgach. W ostateczności Japończycy mogliby przerzucić na północ jednostki walczące na froncie chińskim, ale oznaczałoby to załamanie się całej ich strategii. Do tej pory, zgodnie z najwyższym cesarskim rozkazem, Japończycy starali się nie odpowiadać zbrojnie na sowieckie prowokacje, do momentu, kiedy to jednak Armia Czerwona zajęła następne wzgórze Bezimianaja, leżące już bezsprzecznie na terytorium Mandżukuo. Lokalny dowódca japońskich sił, zdenerwowany, wydał rozkaz zaatakować Sowietów napastujących wzgórze 29 lipca. W ten oto sposób cesarz został postawiony tak naprawdę przed faktem dokonanym i ostatecznie wydał rozkaz do walki. Japończycy przeszli do kontrataku i w ciągu 2 dni odbili oba wzgórza. Teren ten leżał niemal na samym skraju Związku Radzieckiego, więc bez dobrej komunikacji z resztą kraju był wtłoczony pomiędzy tereny zajęte przez Japonię, co stanowiło tak naprawdę doskonałą pułapkę. Japończycy rzucili do walki 19. koreańską dywizję piechoty wzmacnianą posiłkami. W sumie jest to około 20 tysięcy żołnierzy. Sowieci mieli do dyspozycji 39. Korpus Strzelecki dowodzony przez komandir korpusa, tak zwanego Komkora, Georgia Szterna. Jego siły były złożone z 2 dywizji strzeleckich, zmechanizowanej brygady i 2 batalionów czołgów.
W sumie sowieckie siły liczyły około 23 tysięcy żołnierzy, 600 dział, 350 czołgów oraz 200 samolotów. Armia Czerwona miała więc przewagę, ale to Japończycy mogli znacznie szybciej ściągnąć posiłki z Mandżurii i z Korei. 1 sierpnia 1938 roku sowieckie lotnictwo tak naprawdę bezskutecznie atakowało pozycje japońskie. Następnie próbowano jeszcze odbić utracony teren. Wysiłki atakujących nie dały żadnego rezultatu, między innymi dlatego, że radziecki marszałek Blücher był przeciwny tej całej awanturze i starał się zminimalizować jej rozmiary, interweniując w Moskwie, czym zresztą ostatecznie przypieczętował swój późniejszy los. Faktycznie, został on pozbawiony wpływu na wydarzenia, które miały tam miejsce, a Stalin, Woroszyłow i Frynowski bezpośrednio komunikowali się z Komkorem Szternem, któremu rozkazali ponownie uderzyć siłami całego korpusu na japońskie pozycje. A więc, zgodnie z wytycznymi, które zostały otrzymane ze stolicy, Sowieci przeprowadzili tak zwane manewry odskrzydlające i wdarli się na terytorium Mandżukuo. Pomimo tego, dowodzący japońskimi siłami generał Suetaki wytrzymał całe to natarcie i odparł agresorów. Pognębiona stalinowskim terrorem sowiecka kadra oficerska reprezentowała odstraszająco niski poziom dowodzenia. Do walki wysłano całe jednostki pancerne, bez żadnego wsparcia piechoty. Dodatkowo, kierując je do uderzenia, zaraz po przybyciu na pole walki po wielogodzinnej podróży w upale. Sowieci stracili w tamtym natarciu około 100 czołgów. Spuszczenia głowy w dół dodaje temu fakt, że Japończycy nie dysponowali prawie w ogóle bronią przeciwpancerną, ponieważ zakazano im używać ciężkiego sprzętu. Znaczna część czołgów została zniszczona tak naprawdę przez butelki z benzyną, tak zwane koktajle Mołotowa. To właśnie pokazuje, na jakim poziomie wtedy stało sowieckie dowodzenie, lecz Związek Radziecki przejął pałeczkę podczas walki przy rzece Hauhingou. Grupa frontu Szterna brała udział w planowaniu i przygotowaniach do bitwy nad Hauhingou, a 27 lipca Stern poprosił Żukowa, by do 31 przedstawił mu swoje plany zniszczenia sił japońskich i usunięcia ich z terytorium Mongolii. Choć Żukow nie przypisuje sobie w swoich dziennikach autorstwa planów ofensywy z sierpnia 1939 roku, lecz daje wyraźnie do zrozumienia, że to właśnie on i jego sztab odpowiadali w głównej mierze do przygotowania do tej operacji. 10 sierpnia 1939 roku to Stern przedstawił w Moskwie wstępny plan operacji, jego zaś szef sztabu Bagdanow sporządzi projekt szeroko zakrojonych przygotowań do bitwy. Żukow z pewnością był wykonawcą planu działań, ale nie jego jedynym architektem. Żukow miał do dyspozycji 35 batalionów strzeleckich i 20 szwadronów kawalerii. Podczas ataku na Japończyków mógł użyć 57 tysięcy żołnierzy, ponad 500 sztuk broni artyleryjskiej, niemal 900 czołgów i pojazdów opancerzonych oraz 500 samolotów. Japończycy mogli wystawić do walki 25 batalionów i 17 szwadronów, czyli 75 tysięcy żołnierzy, oraz siły powietrzne i artyleryjskie, zbliżone do tych, którymi dysponowali Rosjanie. Mieli jednak mniej czołgów i pojazdów opancerzonych niż Żukow. Zgromadzenie, zaopatrzenie i przygotowanie tak dużych sił było ogromnym przedsięwzięciem logistycznym. Teren był dość niestabilny, drogi były kiepskie, a najbliższa linia kolejowa znajdowała się w odległości ponad 600 km. Olbrzymi wysiłek włożono w ukrycie przygotowań do ofensywy i jej planów przed Japończykami. Szkolenie prowadzono w sekrecie, a dokumenty dotyczące planowanego ataku przekazywano tylko członkom ścisłego dowództwa. 17 sierpnia Żukow przesłał do pierwszej grupy armii główne wytyczne dotyczące ofensywy nad Hauhingou. Atak miał się rozpocząć 20 sierpnia, a jego celem było okrążenie i zniszczenie sił japońskich na terytorium Mongolii na wschód od rzeki Hauhingou. W związku z tym Żukow podzielił swoje siły na trzy zgrupowania. Zgrupowanie południowe, które tworzyło prawe skrzydło wojsk Żukowa, miało zadać decydujący cios i przeprawić się przez Hauhingou. Atak zaczął się wczesnym rankiem w niedzielę 20 sierpnia. Operacja przebiegała mniej więcej pomyślnie z planem. Radzieckie czołgi i oddziały zmotoryzowane szybko opanowały pozycje japońskiej artylerii oraz piechoty. Sowieckie siły powietrzne przeprowadzały setki wypadów i zrzuciły po 86 ton bomb. Radziecka artyleria ostrzeliwała japońskie pozycje, a jej ogień powodował zdecydowanie największe straty w ludziach po stronie wroga. 24 sierpnia Sowieci przeżywali wyjątkowo trudne chwile, gdyż Japończycy
przypuścili kontratak, który miał rozerwać pierścień wojsk radzieckich otaczających ich oddziały na północ od Hauhengou. W odpowiedzi Żukow wprowadził do walki część jednostek, w tym 6. Brygadę Pancerną. Po 3 dniach ciężkich walk japoński kontratak się załamał. 27 sierpnia Żukow wydał dekret skierowany do pierwszej grupy armii, ogłaszając oficjalnie, że japońskie siły na terytorium Mongolii nad Hauhengou zostały otoczone i zniszczone. Rezultatem japońskiej klęski pod Hauhengou było podpisanie 13 kwietnia 1941 roku w Moskwie dwustronnego paktu o nieagresji. Mówi się, że bitwa nad Hauhengou miała decydujące znaczenie dla losów II wojny światowej. Ale o tym już w innym odcinku.